Teraz chcielibyśmy oddać mikrofon panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Na początek dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, na początek rozejrzyjmy się wokół siebie. Ilu nas jest, ilu tutaj przyjechało, mimo mrozu, mimo zimnego dnia, mimo tego, że powstrzymywali autobusy na trasie, mimo tego, że fałszowali informacje publiczne docierające do ludzi. Są nas tutaj tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy łącznie. Dziękuję wam za to. Dziękujemy. Razem jesteśmy silni. Razem jesteśmy jednością. I razem zwyciężymy. Zwyciężymy to zło. Zło, które się rozpanoszyło już po 29 dniach. Zobaczcie, jak oni działają. Raptem 29 dni i już atak na wolne media, na godność człowieka. Już mamy więźniów politycznych z powrotem w Polsce. Wstyd dla Rzeczypospolitej pod takimi rządami. Tak jest. Dlatego od tego trzeba zacząć. Było już o tym dużo mowy, ale ja też chcę powiedzieć naszym drogim kolegom. Mariusz Kamiński, Maciek Wąsik siedzą w więzieniu za to, że walczyli z korupcją. To coś niebywałego. Tak jak bandyci się cieszą najbardziej z czego? Z tego, że policjanci siedzą w więzieniu, prawda? No więc właśnie, dlatego niech oni tam w tych więzieniach, daleko, gdzie zostali wywiezieni, usłyszą nasze wołanie, nasz głos, nasz krzyk. Jesteśmy z wami! Drodzy Państwo, jesteśmy z wami. Maćku, Mariuszu, nie zostawimy was. Będziemy z wami do końca, oby jak najkrótszych dni, tam w waszych aresztach, więzieniach. I nie popuścimy tego, co ta władza zrobiła. Będziemy ich rozliczać z każdej zbrodni, grzechu, z wszystkiego, co robią. Niech o tym pamiętają. Szanowni Państwo, miała być uśmiechnięta Polska, prawda? A mamy ten perfidny uśmiech, uśmiech nienawistny, uśmiech Jokera Tuska. To wszyscy widzą wokół siebie, co się dzieje. Żeby przejąć wodne media, nie wahali się tych mediów zlikwidować. Czy żeby w pełni opanować Polskę, nie zawahają się zlikwidować Polski? Zadawajmy sobie to pytanie. Pan prezes przed chwilą przedstawił cały ciąg argumentacji, który może doprowadzić do nieszczęścia naszą ojczyznę. Wszyscy powinniśmy mieć to pytanie z tyłu głowy. Nie pozwolić, aby oni rozdrapali Polskę. Bronimy Polski! Brońmy Polski! Brońmy Polski! Brońmy Polski! Brońmy Polski! Drodzy Państwo, dziękuję za to, że przybyliście ze wszystkich zakątków Polski w ten mroźny dzień. Miał być powrót do praworządności, a mamy bezprawie. Miała być demokracja i wolność,
a mamy demokraturę. Miała być Polska przyjazna, Polska uśmiechnięta, mamy Polskę pełną nienawiści. Miała być Europa, a jest Białoruś. I chcę się też zwrócić do wyborców trzeciej drogi. Szanowni Państwo, a tak a propos, to widzę tutaj z powrotem barierki wokół Sejmu. Ale wiecie co, to już na pewno są, to nie są już faszystowskie barierki. To są dobre, uśmiechnięte, europejskie barierki Tuska i Hołowni. Ale chcę się zwrócić do wyborców trzeciej drogi. Czy na pewno głosowaliście na taki rząd, który w ciągu niespełna miesiąca zaatakował sądy? Tak, sądy, zobaczcie na rozporządzenie Bodnara. Na taki rząd, który walczy z wolnymi mediami, który chce monopolu medialnego. Chcę, żeby wszystkie ważne media mówiły jednym głosem. Proszę zrobić tutaj przejście, bo jest osoba, która zasłabła. To najważniejsze. Proszę tutaj zrobić przejście szybko teraz. A więc, drodzy wyborcy trzeciej drogi, czy trzecia droga ma być właśnie trzecią kadencją Tuska? Czy to ma być uturowanie drogi dla tych, którzy z powrotem będą mówić, nie ma pieniędzy i nie będzie, nie ma polityki społecznej, nie ma wyrównywania szans, a dbałość o bezpieczeństwo gdzieś tam na dalekim miejscu? Bo jeśli odpowiedź na to pytanie, które zadałem, na którekolwiek jest twierdząca, to warto się zastanowić, czy ten wybór był właściwy, bo potrzebujemy także was. Potrzebujemy wszystkich, którzy chcą dobra Polski. Wszystkich, którzy mają Polskę naprawdę w sercu, a nie na plastikowej naklejce. Tych wszystkich potrzebujemy. Szanowni Państwo, dzisiaj jest ważny dzień. Ten nasz protest, ten nasz marsz, który za chwilę tutaj będzie, pod kancelarię premiera, tak, niestety premiera Tuska. Ten marsz jest bardzo ważnym pierwszym krokiem. Jest bardzo ważnym pierwszym krokiem do wielkiej zmiany. Do zmiany, proszę przepuścić tutaj ambulans. Proszę przepuścić, proszę zrobić drogę. Jest ciasno, ale to teraz najważniejsze. Jest tutaj bardzo dużo ludzi, jest bardzo ciasno, głowa przy głowie. Jedna osoba zasłabła. Proszę przepuścić ambulans. I jeszcze raz zróbmy każdy dwa kroki. Dwa kroki w tył, żebyśmy rozróżnili. Zróbmy miejsce. Na Matejki, na Wiejskiej, na Pięknej i na ulicy Górnośląskiej. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Żebyśmy mogli swobodnie oddychać, szanowni państwo. Są nas setki tysięcy. Zróbcie państwo miejsce tutaj. Pozwólmy przejechać ambulansowi. Pozwólmy, szanowni państwo. Wszyscy robią dwa kroki w tył. Dwa kroki w tył. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. To teraz najważniejsze. Ale, szanowni państwo, powiedziałem, że ten nasz protest, ta nasza demonstracja, ten nasz marsz to pierwszy ważny przystanek na drodze do wielkiej zmiany, do
zmianę, która musi doprowadzić do tego, żeby ta władza, która tyle zniszczyła już w pierwszym miesiącu, żeby tak ta władza mogła odejść. Nie chcemy władzy, która niszczy wolne media, niszczy demokrację, niszczy praworządność i pod płaszczykiem szczytnych haseł kryje się tak naprawdę zawłaszczanie naszej ojczyzny. Szanowni Państwo, demokracja umiera w ciemności. To jest hasło jednej z najsłynniejszych gazet na świecie. Monopol władzy jest niebezpieczny. Niebezpieczne jest ukrywanie informacji. Dzisiaj oni mają prawie monopol władzy. Aby nasza demokracja, nasza suwerenność nie umarła w ciemności, rozświetlmy naszą rzeczywistość. Niech każdy weźmie swój telefon, swoją latareczkę w telefonie włączy. Mamy tych telefonów tutaj dziesiątki tysięcy. Szanowni Państwo, rozświetlmy rzeczywistość, bo nie możemy pozwolić naszej ojczyźnie umrzeć w ciemności. Monopol informacyjny to jest ciemność. Pamiętamy, jak było za komuny. Oni w jeden miesiąc zrobili ciemność. Tak jak Jaruzelski w 1981 roku w grudniu. Tak samo ciemność zapanowała wtedy. Dziękuję. To jest ten sygnał, ten pierwszy krok. Pierwszy krok na drodze do odzyskania pełnej wolności w Polsce. A teraz, szanowni Państwo, jeszcze raz. Podnieśmy biało-czerwone. Podnieśmy biało-czerwone. Rozejrzyjmy się wokół siebie. Ilu nas jest? To tu jest Polska. To jest wielka nadzieja. To nasze spotkanie. Nadzieja na Polskę dumną, silną i dostatnią. Niech żyje Polska. Dziękuję bardzo. Tu jest Polska! Dlatego tak ważnym jest to, abyśmy walczyli o prawo obywateli do dostępu do rzetelnej informacji. Bo słuchajcie, dostałem tutaj informację, że TVN podobno na pasku napisał, że jest to demonstracja zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość w obronie partyjnej propagandy i skazanych za łamanie prawa Kamińskiego i Wąsika. To jest ta stacja, która była tworzona przez środowiska związane z WSI, co zostało stwierdzone w orzeczeniu sądowym. O tym może powiedzieć pan minister Macierewicz. To jest hańba! To oni z mediów publicznych chcą właśnie zrobić taki drugi TVN i Wyborczą, bo właśnie z tych redakcji jest zaciąg partyjnych funkcjonariuszy do mediów publicznych. Ale szanowni Państwo, dlaczego tutaj jesteśmy? O tym również powie nasz lider, lider naszego klubu, pan przewodniczący Mariusz Błaszczak. Szanowni Państwo, zanim pan przewodniczący, prośba o kolejną pomoc i